Witajcie na wypadzie w teren. W dalszym ciągu pozostaję na skarpie ursynowskiej. Jednak tym razem chcę zaprezentować wam wiosenny wygląd tego miejsca. Należy wspomnieć, że teren ten jest niezwykle zróżnicowany. I tak w niższych, wilgotniejszych położeniach mamy do czynienia z zatopionym w wodzie Olsem, a nieco wyżej z grądem. Gdy nie ma jeszcze cieniodajnych liści, wczesną wiosną pojawiają się pierwsze rośliny aspektu wiosennego. Ziemia zasnuta jest kobiercem z zawilców, jaskrów, kokoryczy i ziarnopłonów. Wraz z kolejnymi promieniami słońca, kolejnymi porcjami energii, jeden po drugim zaczynają rozwijać się liście, które skutecznie odcinają dno lasu od światła. Nowo powstała zieleń jest niezwykle soczysta i pełna witalności. Pod koniec maja, idąc ścieżką, mamy do czynienia z miejscem wyglądającym zupełnie inaczej. Wśród ogólnej zieloności możemy spotkać gajowca żółtego, kokoryczkę wonną czy aromatyczny czosnaczek pospolity. Skarpa, mimo tego, że uczęszczana, jest miejscem wyjątkowo urokliwym, zdecydowanie wartym odwiedzenia.